Cześć, mam na imię Mikołaj, witajcie w Warband TV, a w dzisiejszym odcinku będziemy mieć okazję zobaczyć, jak wygląda gra Black Powder od Warlord Games. Serdecznie zapraszam. A dzisiejsze intro dla nas poprowadzi Michał. Cześć Michale. Powiedz mi, od kiedy grasz w Black Powder? Gram. Generalnie interesuję się systemem, myślę, że jakieś 5 lat. Większość czasu, jaki spędzam na rozgrywce w ten system, to są najróżniejsze intra bądź eventy, na których robimy pokazy systemu. Mhm. Generalnie no, to jest to właśnie typowo taki system bardziej na jakiś event niż na turnieje czy takie małe spontaniczne granie. Raczej trzeba zorganizować dużą bitwę, duży stół, dużo modeli, także nie jest to system, który można zagrać od tak. Okej. A co ciebie urzeka w tym systemie najbardziej? No przede wszystkim to, że mogę grać bitwy z mojej ulubionej epoki, czyli z epoki wojen napoleońskich. Mhm. No i do tego jest to system łatwy, ale pokazujący wielkie bitwy, a przy okazji bardzo efektowny jest też. Na stole no, wygląda to super, kiedy mamy duże armie wystawione naprzeciwko siebie w wielkich zbitych oddziałach, kolorowe, także to wszystko super się prezentuje. Super! Serdecznie w takim razie zapraszam. Okej, Michale, to od czego byśmy zaczęli? Zaczniemy może od omówienia struktury tury. Okej. Gra dzieli się na osobno aktywację gracza A, osobno gracz B po kolei. Nie ma tutaj, można powiedzieć, jakiejś losowości naprzemiennych aktywacji i tak dalej. Czyli cały ruch Czyli wykonuje... całą turę wykonuje jeden gracz, potem przechodzi turę na drugiego. Jasne. Struktura tury to jest faza rozkazu, faza dowodzenia, faza strzelania i faza walki wręcz. Czyli można powiedzieć standard. Co odróżnia tę grę od innych? To, że nie poruszamy jednostek sami, nie przesuwamy ich tam, gdzie chcielibyśmy je przesunąć, tylko musimy wydać im za pośrednictwem dowódcy rozkaz. Okay. Dowódcy mają swój command rating. Tutaj na potrzeby naszego intro obydwaj generałowie mają rating 8, który jest dosyć dobrym ratingiem. Okay. Wydawanie rozkazów polega na tym, że wskazujemy jednostce jasny i klarowny cel lub aktywność, jaką mają wykonać, czyli na przykład marsz. Gdy powiemy marsz jednostce, no to ona będzie maszerować do przodu tak dużo, tak daleko, aż jak dostała dobry rozkaz. Rozkaz może być o wartości jednego ruchu, dwóch ruchów bądź trzech ruchów. W zależności od tego, czy rzut, który wykonamy dwoma kośćmi, jest niższy bądź równy od ratingu dowódcy. Jeśli mamy równy wynik z ratingiem dowódcy, wykonamy jeden ruch. Jeśli będziemy mieli o jeden punkt niżej niż rating, będziemy mieli dwa ruchy. Lub więc, jeśli o dwa i więcej, będziemy mieli trzy ruchy. Także musimy uważać słowa przy rozkazie, żeby nie okazało się, że nasza jednostka poszła za daleko, gdzie nie chcieliśmy. I rozkaz musi być wydany w sposób klarowny i jednoznaczny, określający, co się będzie działo. Jeżeli nie zdamy ratingu, to rozumiem, że ta jednostka w tym nie będzie wykonywała żadnego... Jeżeli oblejemy test ratingu, to generalnie w pełnej bitwie ten dowódca traci zdolność dowodzenia w danej turze, czyli cała brygada, którą dowodzi, pasuje, chyba że ma możliwość wykonania takich automatycznych rozkazów, jak walka wręcz, jak oddanie strzału do wroga, który już jest w zasięgu, był w poprzedniej turze. Czyli ty masz cztery jednostki. Powiedzmy, tak, że pierwszą jednostką udało ci się ruszyć, ale przy drugiej jednostce nie zdałeś ratingu, to pozostałe trzy nie można powiedzieć, tracimy wtedy kolejkę, tura przechodzi na drugiego gracza. Okej, okay. O szlak. Znaczy, no jest to bardzo odczuwalne w momencie, gdy mamy po jednym dowódcy, bo pełna powiedzmy bitwa to jest tak 3-4 brygady, czyli mamy 3-4 generałów, plus jest wódz naczelny, który też może się włączać do rozgrywki. Super. I wtedy na przykład jedno skrzydło nam nawala, jedna brygada nam nie ruszyła do natarcia, w tym czasie inne ruszyły, robi się zamęt, robi się wielki chaos na polu bitwy. No tutaj tego nie będzie, tu mogą być chwilowe przestoje, ale będzie kolejna tura, będziemy wyrównywać. I teraz tak, każda jednostka ma swoje atrybuty, ma określoną zdolność ruchu podstawową, ma zdolność walki wręcz, umiejętności strzeleckie określające, iloma kośćmi będziemy rzucać. Jest także morale,
które jest taką wersją, powiedzmy, save'a przed odniesionymi obrażeniami i tak dalej. I jest jeszcze stamina, wytrzymałość, czyli ile obrażeń jednostka może przyjąć, zanim będzie w stanie tak zwanym shaken, czyli będzie po prostu w bardzo ograniczonych tutaj możliwościach bojowych, nie będzie mogła wiele rzeczy zrobić, dopóki dowódca jej nie zbierze, nie poprawi trochę tego morale. Okay. Bo, co ciekawe, no nie ściągamy tutaj w tej grze figurek jako obrażeń, tylko dodajemy znaczniki obrażeń, które potem nam będą modyfikowały różne rzeczy, które się wydarzą w zwarciu, zazwyczaj w zwarciu. Tutaj. A ile obrażeń jest w stanie dana jednostka? Bazowa wartość to jest 3 staminy. Dla artylerii 2. Okej. Okay. Potem w zależności od jakości jednostek, które można potem zmieniać, za większą ilość punktów i tak dalej, może być tej wytrzymałości trochę więcej. Bądź można powiększyć jakby wielkość regimentu. Tu są wszystko na potrzeby naszej gry regularne regimenty. Mhm. Można mieć też duże, bądź małe i bardzo małe, ale to myślę, że na razie nie będziemy się wdawać w takie szczegóły. Tutaj tak, na potrzeby naszego fazy rozkazów, piechota ma 6 cali ruchu bazowo, kawaleria ma 9 cali ruchu. Okay. Zasięgi muszkietów mają 9 cali, artyleria ma maksymalny zasięg 24 cale, ona ma jakby 3 pułapy zasięgów, do którego dojdziemy przy strzelaniu Anglików. Jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Także myślę, że możemy zacząć przejść teraz fazę rozkazów. I teraz tak, generał ma rating 8, tak jak było mówione, ale Francuzi mają specjalne zasady. Po pierwsze, mogą formować szyk, który nazywa się kolumną bojową, który jest stworzony do szybkiego przemieszczania się i do nawiązywania kontaktu z wrogiem. Także za to, że są w kolumnie bojowej, mają łącznie plus 2 do ratingu dowódcy. Okej. Okay. Czyli tak jakby na potrzeby rzutu, gdy oni są w kolumnie bojowej, mamy 10 rating. Okej. Okay. Czyli to już jest naprawdę praktycznie top. Także może zaczniemy. Wydam rozkaz tutaj pierwszym regimentowi, żeby starali się żołnierze osiągnąć tutaj linię tego ogrodzenia. Okej. Okay. No i zobaczymy, czym mniejszy rzut, tym bliżej tego ogrodzenia uda się podejść. 10. No tutaj na granicy, czyli mamy jeden rozkaz, czyli te 6 cali, jeden ruch. Czyli ruszamy się 6 cali. Jak mierzymy, powiedz mi? Żeby tutaj, żeby była zawsze jasność i wszystkie zasięgi, linie zasięgu wzroku, wszystko mierzymy od środka, ale ewentualnie od figurki, która w jasny sposób wyróżnia się, że jest dowódcą tego oddziału. Okej. Okay. Także i tak samo wszystkie strzelanie, szarże, wszystko musi dowódca widzieć cel, żeby w ogóle można było cokolwiek tutaj osiągnąć. Okej. Okay. Dobrze, wydajemy drugi rozkaz drugiemu oddziałowi piechoty. Tak samo postaramy się osiągnąć linię tutaj ogrodzenia. No i mamy 10, czyli bardzo niemrawo się tutaj żołnierze wybierają do starcia. Boją się po prostu. Francuscy żołnierze nie boją się niczego. Dobra. Teraz mamy kawalerię. Okej. Okay. Kawaleria ma zasadę specjalną, lekka kawaleria tutaj, francuska ma zasadę specjalną taką, że działa niezależnie od dowódcy. Czyli normalnie przy regularnych jednostkach odległość od dowódcy w trakcie wydawania rozkazu ma znaczenie. Jaki jest taki zasięg dowódczy standardowo? Standardowo powinno być 6 cali. Jest to zasięg wtedy bez kary. Każde kolejne 6 cali to jest minus 1 do jego ratingu. Okej, okay, rozumiem. Czyli jeśli się czymś, jakąś jednostką, na przykład ciężko jazdą, bardzo ciężko ją upilnować, bo się może wypuścić bardzo daleko, to ciężko strasznie ją później zebrać i do jakiejś użyteczności doprowadzić. Także zaczniemy na lewym skrzydle. Kawaleria będzie tutaj starała się zająć pozycję za tymi żywopłotami przy drodze, tak żeby być na flance piechoty. Okej. Okay. No i mamy 6, czyli mamy maksymalnie, że tak powiem, wydany dobrze rozkaz. Czyli będziemy mieli 27 cali ruchu. Czyli nasza kawaleria bez problemu wykonała to zadanie. I będzie tutaj. Czyli jakby bez problemu jest w stanie wykonać również obrót w ramach tak, tego jeśli ruchu. Dowódca, znaczy no, jeśli
nie przekroczymy tych 27 cali w żaden sposób, to jeśli nie jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z wrogiem, czyli w ramach jednego ruchu, poniżej zasięgu jednego ruchu, to jednostki mogą rotować i wszystko tak jak się podoba, byle nie przekroczyć najdalszym punktem jednostki naszego ruchu. Dobra, i teraz prawe skrzydło, tutaj kawaleria też spróbujemy, żeby osiągnęła ten żywopłot i miała zasłonę i była na skrzydle. No i dalej. O, trzy. Tu jakby, no tutaj mamy dużo poniżej maksymalnego zasięgu, także nawet bez jakiegoś aptekarskiego mierzenia możemy się przesunąć. Dobrze, co tam, wszystkie jednostki udało się poruszyć. Generał na koniec może się poruszyć. Jest to pieszy dowódca, także jego zasięg to jest do 18 cali. Okay. I on nie rzuca kośćmi, nie testuje sam siebie, po prostu możemy go ruszyć gdzie chcemy. Z tym, że no, w dalszej fazie gry trzeba uważać, żeby nie został przez wrogów, że tak powiem, przejęty. Ale to przy większym zamęcie zobaczymy, może do takiego w ogóle, do takiej sytuacji tutaj dojdzie. Jako tako generał, nieważne jaką miałby wielką podstawkę i tak dalej, nie może być brany za cel strzelecki żadnych jednostek, bo to symbolizuje na naszym polu bitwy sztab mały, trzech, czterech, pięciu ludzi, 15 nawet, a tu są bataliony po 800 osób, tak, także dla tych wszystkich tutaj, czy bateria też nie symbolizuje jednej armaty, tylko to jest cała bateria artylerii i no jakby to te kilku ludzi nie jest dla nich celem żadnym na polu bitwy, tylko oddziały namierzają siebie. No dobrze, czyli skończyliśmy turę francuską, teraz przyjdzie pora. Rozumiem, że wykonałeś rozkazy, strzelania nie mam, bo jesteśmy poza zasięgami. Mamy 9 cali zasięgu, w moim wypadku 9 cali zasięgu muszkietami, także niestety nie będzie tutaj na razie rozlewu krwi. Dobrze, to moja tura, zatem ja mam 3 oddziały piechoty. Tak. Mój dowódca jest tutaj. Tak. Oraz mam baterię. Tak, artylerię. Artylerię. I powiedz mi teraz tak, ponieważ wchodzimy w moją turę, moje rozkazy będą na początek. Co ja mogę właściwie zrobić tymi moimi oddziałami? Jakie ja mam możliwości? Co możemy zrobić? Znaczy przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że próbuję tutaj oskrzydlić tę piechotę. A generalnie atak ze skrzydła kawalerii na piechotę no jest dosyć niszczącym pomysłem. Także no, trzeba bronić flanki chyba przede wszystkim. Albo iść wabank na przykład i nie wiem, możesz wykonać ruch, możesz zmienić szyk lub możesz w miejscu na przykład się tylko przemieścić tak, żeby obronić swoją flankę. Ponieważ tu też jeszcze tego jakby nie mówiliśmy. Każdy oddział ma 4 strefy. Strefę przednią, to jest 90 stopni od tych podstawek. Strefa przednia, dwie strefy boczne i strefa tylnia. Okay. Żebym ja mógł wydać mojej jednostce rozkaz ataku z flanki, ja muszę być na tej flance. Większością mojego oddziału, czyli tak jak teraz jest. Że nie może być tak, że jestem tutaj, na przedniej strefie i sobie powiem, objeżdżamy. Żołnierze jak dostaną rozkaz szarży, to szarżują, w tym momencie szarżują w najbliższym możliwym, najbliższą możliwą trasą, po prostu szarżują. A wtedy się nadziewają na ostrzał. No generalnie w naszym tutaj układzie moja kawaleria nie może zaszarżować piechoty od przodu. No dobrze, czyli ja bym chciał w takim razie, aby ten mój oddział piechoty wykonał obrót i ustawił się frontem do twojej kawalerii. Znaczy się, bierzemy dwie kostki. Bierzemy dwie kostki, rating. Jestem w zasięgu 6, mój rating jest 8. Tak. Rzucam, wypadło mi 8 równo. Tak, czyli masz 6 cali, żeby zrealizować ten rozkaz. I 6 cali to mówimy po prostu o narożnikach. Tak, żaden element oddziału nie może przekroczyć 6 cali ruchu w tej turze. Jest to bardzo... Manewrowanie linią piechoty jest dość karkołomnym zajęciem. Nie wyszło to idealnie, ale jesteś, nie jesteś na flance. Tak, jesteś bezpieczny w tej turze przed kawalerią. Drugi rozkaz mój to bym chciał, aby moja piechota dotarła tutaj do linii płotu. Jasne, no to tak samo, testujemy dwiema jestem kośćmi. Jestem znowuż blisko, wyrzuciłem 6. Czyli jest jak najbardziej sukces. Czyli bez problemu, tutaj mamy 18 cali w najdalszym miejscu, to nawet
bez problemu byśmy się spotkali na polu tutaj. To oni co gorszą sytuację, ponieważ chłopacy są dalej niż 6, a tak. Dokładnie najbliższy znajduje się 11,5. Czyli mieścimy się w tym pierwszym pułapie do modyfikatora, czyli traktujemy dowódcę jakby miał rating 7. Czyli traktujemy dowódcę jakby miał rating 7. I teraz tak. Chciałbym jeszcze wrócić do pewnego elementu, ponieważ zarówno moje oddziały, jak i twoje oddziały mają zupełnie inny szyk. Ty mówisz, że twój jest specjalny, związany z swoją frakcją, natomiast mój jest w linii. Jaki jeszcze szyk mógłbym mieć? W przypadku tutaj regimentu hanowerczyków możemy mieć następujące szyki. Linia, czyli to jest taki powiedzmy podstawowy bojowy szyk dla większości armii z tej epoki, który bardzo dobrze strzela. Walczy wręcz, że tak powiem, normalnie. Mhm. Porusza się ciężko, jak było widać tutaj przy obrotach. Mhm. Możemy stworzyć kolumnę marszową, która... No wtedy układamy jednego, że tak powiem, taki... Nie, to albo może być tak, to jest kwestia umowna, jak się dogadamy. Okay. To jest, powiedzmy, na nasze potrzeby to jest kolumna marszowa. Kolumna marszowa, jeśli poruszała się po drodze, ma bonusy do ratingu dowódcy dodatkowe, że łatwiej ją wprawić w ruch, dalej może dojść, ale jest to totalnie bezbronna. Okay. Jeśli kolumna marszowa zostałaby złapana przez kawalerię, przez piechotę, no to raczej nie wyjdzie zwycięsko z tego starcia, raczej praktycznie w pierwszej rundzie walki pójdzie w rozsypkę. Okay. I jeszcze mamy trzeci szyk dla tego rodzaju piechoty, jakim jest czworobok. Mhm. Czworobok tworzy się tak naprawdę po to, żeby się bronić przed kawalerią. Wszystkie dobrze wyszkolone jednostki, czyli innych nie mamy tutaj. Jak tylko wydałbym rozkaz kawalerii na taką linię, rozkaz szarży, z automatu żołnierze tworzą czworobok. Mhm. Który też oznaczamy tak, że no, tworzymy zbitkę 6 podstawek i staramy się, żeby patrzyli we wszystkie możliwe strony. Wtedy jest to jakby jasne, że jest to czworobok. W tym momencie moja kawaleria dojeżdża na 3 cale i musi zawracać. Nie może nie uszkodzonego w żaden sposób, z obniżonym morale i tak dalej, czworoboku nie można zaszarżować. Okej. Okay. Czyli jest to taka moja obrona przed potencjalną szarżą. Tak, są po prostu niewrażliwi na szarżę. Niewrażliwi są, mówisz. Dobrze, a gdybym ja chciał zaszarżować, bo skoro już wspomnieliśmy o szarży. Gdybyś wydał rozkaz szarży na kawalerię, która jest w strefie przedniej i widzi szarżującą piechotę, no to kawaleria może wydać rozkaz, może reagować na szarżę. Mhm. Mogę się wycofać, mogę zostać w miejscu lub wykonać kontrszarżę, która w tym momencie no, dość mocno faworyzowałaby kawalerię. Prawdopodobnie też wynik by się zakończył bardzo słabo dla piechoty. No dobrze, dobrze. To powiem tobie tak, ja bym chciał w takim razie ruszyć się hanowerczykami do tej linii pola, ustawić się w ten sposób. I zablokować flankę tutaj. Tak, tak. Dobra. Zobaczymy. Czyli zobaczmy, co z tego wyjdzie. Rzut 10, czyli w tym momencie rozkaz jest nieudany, no to symbolizuje różne przyczyny. Po prostu goniec nie dojechał, albo nie został wysłuchany przez dowódcę regimentu, który wie lepiej, co zrobi. No po prostu w tym momencie generał traci swoje zdolności dowodzenia w tej turze i więcej rozkazów wydać nie może, ani nie może się ruszyć. Ani nie może się ruszyć, co jest tutaj niezwykle ważne. To jest ważne, no bo w tym momencie można powiedzieć, że ci hanowerczycy cały czas w kolejnej turze będą na tej gorszej pozycji. Nie tylko hanowerczycy w tym momencie. Czyli mamy fazę dowodzenia mamy za sobą, przechodzimy do fazy strzelania. Strzelamy, generalnie jednostki nie potrzebują rozkazu, nie potrzebują nic. Jeśli mogą strzelać, to mogą strzelać. W tym momencie 9 cali muszkiety. Nie jestem liczone od środka. Liczone od środka, 9 cali. No nie ma tutaj niestety 9 cali. Żadnej walki ogniowej. Ewentualnie artyleria, 20, która ma 24 cale. To jest maksymalny zasięg. 24 cale. I mamy je tutaj. Maksymalny posiadamy. Tak. I teraz tak. Normalnie, przy normalnych warunkach nie wolno strzelać przez swoje jednostki. Ale że mamy wzgórze, w tym momencie możemy strzelać nad swoją jednostką. Okay. Mamy za to modyfikator. No, coś za coś, ale możemy oddać ten strzał. Czyli tak, bazowo, artyleria ma 3 zasięgi. Maksymalny, średni i bliski. W maksymalnym zasięgu mamy jedną kostkę, w średnim zasięgu mamy 2 kostki, w bliskim 3 kostki. Bazowo trafiamy na 4,
ale za daleki zasięg mamy minus 1, czyli na piątce. Za strzelanie ponad swoim mamy minus 1, czyli na szóstce. Ale za to, że Francuzi się poruszają w takich ładnych, zbitych kolumnach, to się dobrze strzela w taką kolumnę, czyli mamy plus 1, czyli na 5 plus na piątce. Okej. No dobrze, to spróbujmy oddać strzał. Fire! 3. Przeleciało. Być może w stoksiana. Dobrze. No to tyle emocji strzelania. Która przechodzi na mnie. Zobaczymy. Właśnie, w grze możemy mierzyć dystansę, kiedy chcemy. Okej. Nie ma takiej możliwości, że coś robimy w ciemno. Chyba, że bardzo lubimy ryzyko. Czyli tutaj mamy poniżej 12 cali, tak? Okej. Czyli ja wydaję tutaj rozkaz, no innego nie mogę wydać, bo to by była ujma na moim honorze. Wydaję rozkaz szarży. O! Testujemy szarżę. Szarża jest na taką samą odległość, na którą normalnie się poruszamy. Tak, to jest, czyli 6. Czyli 6 cali bazowo. Tutaj mamy rating 10. Tak, okej. Okay, czyli jest bardzo duża szansa, że się spotkamy przy tym płocie. To chodź do płota. Jest. 5, czyli mamy 3 rozkazy, czyli 18 cali, czyli w zasadzie mógłbym być już dawno za. I teraz tak, szarżujemy. Na 3 calach robimy stop. Okej. I jest ogień obronny. Bierzesz 3 kości, bo tyle jest maksymalnie w linii. Bazowo trafiasz na 4. Czyli ja strzelam z 3, a ty gdybyś strzelał? Z 1. Okej, czyli aż 2 kości dostaję za to, że jestem w linii? Tak. Linia, no linia służy do strzelania, no, tak naprawdę. Dobrze. Przede wszystkim. Dobra, czyli tak. I teraz tak, bazowo trafiamy na 4. Czyli tak samo jak tutaj było. Bliski zasięg, mamy już 3+. Okay. I do tego Anglicy, tylko Anglicy, nie Hanowerczycy, mają taką specjalną zasadę, że first fire, czyli ta pierwsza salwa danego oddziału w grze, ma możliwość przerzucenia, a nie trafień. Okej. Okay. Czyli na 3+. 3 kości plus, na 3+. Tak, z przerzutami. No to 2 przerzuty mamy. Czyli mogę przerzucić obie nieudane. Tak, wszystko co nie trafiło, przerzucamy. Mamy 3 trafienia i tak, mamy przede wszystkim 6. 6 jest specjalnym takim wynikiem w strzelaniu, który nakłada na moją jednostkę niekorzystny status disorder. Czyli jakiś tam chaos się wdał, coś, panika. No nie jest to dobry status, zaraz jak dojdziemy do walki, to będziemy więcej o nim mówić. W każdym razie daje bardzo dużo negatywnych modyfikatorów, także to nie jest dobre. I teraz tak. Teraz rzucam na moje morale. Otrzymałem 3 trafienia. Bazowo bronię się na 4+. Jako kolumna mam plus 1 na wytrzymałość na ogień muszkietów, ale za bliski zasięg mam minus 1, czyli znoszą się jakby te modyfikatory. Czyli wybroniłem 2 rany, mamy 1 ranę. Pierwsza rana. Tak, będziemy sobie tym czerwonym tutaj znacznikiem to oznaczać. No i doszło do zwarcia. Jesteśmy w walce wręcz. W tym momencie nie możesz strzelać nikim. Oni są, robi się tam miks, nie wolno strzelać do walki wręcz. Okay. I na razie to zostawiamy, jedziemy dalej z rozkazami. I teraz tak, tutaj dowódca widzi bez problemu tą jednostkę, mimo że stuksiana jest na polu. Wydam rozkaz też szarży. Znaczy gdyby ten stuk stał w innym miejscu i dowódca... Znaczy gdyby akurat totalnie... Znaczy myślę, że nie ma sensu jakby w tej skali gry się zastanawiać, czy stuksiana zasłania batalion 800 osobowy. Tak? Jasne. Więc lepiej nie komplikować, gra ma być płynna i przyjemna. Testujemy tutaj rating 10 bazowo. Dawaj. 8, czyli mam nadal te 3 rozkazy, czyli bez problemu. Tutaj już nie ma mowy o ogniu osłonowym, ponieważ no, są już związani walką. Tak przesuwamy tak, żeby maksymalnie duża część jednostek się ze sobą stykała. Żeby nie można na po centymetrze 4 czy 5 jednostek dołożyć, tylko staramy się, żeby to było w miarę domknięte. Gdyby była sytuacja, że ta linia by stała w ten sposób, tak, to gdybym przechodził w zasięgu strzeleckim moją wzdłuż tej linii, oni mogliby z automatu oddać strzał. Tak. Okej, okay, świetnie. I wtedy by było. A jeśli byłby to ogień flankujący, czyli w tunelu przed linią, przed twoją linią bym całym bokiem przeszedł, no to jest taki strzał, który ma jeszcze bardzo mocno dewastujące właściwości.
czyli generalnie przerzucamy wszystkie nietrafienia jeszcze raz i no, na pewno coś wejdzie wtedy. Dobra, jesteśmy dwoma oddziałami w walce. I teraz ta kawaleria nieszczęsna, która utknęła. No dobrze. Zatem kawalerią moją tutaj na lewym skrzydle będę starał się wydać im rozkaz, żeby tutaj osiągnęli no tutaj tą granicę naszego pola bitwy, tak? Na tym tutaj polu. Rozumiem, że chciałbyś po prostu flankę. Tak, żeby mieli flankę artylerii, flankę tej piechoty odsłoniętą. Okej. Okay. I testujemy. Tutaj jest rating 8. 7, czyli mamy 18 cali na wykonanie naszego tutaj manewru marzeń. 18 cali, czyli bez problemu. No, masz chciałbym tutaj, jakbyś mógł mi ich przesunąć tak pod skosem, żeby byli ładnie ustawieni w pozycji do zabijania. Zadowolony? Tak, nie będzie. Dobrze. Powiedz mi jeszcze a propos właśnie... Artyleria. Artyleria strzela... Artyleria ma kąt 90 stopni. Mhm. Dobrze. I ma maksymalnie 3 cale ruchu na turę. Nieważne jak dobrze zda rozkaz, piesza artyleria może maksymalnie w naszych tutaj zasięgach. I może oddać strzał również po wykonaniu tak, roku. Tak, tak. Jeśli to nie. Są na przykład zasady do konnej artylerii, którą trzeba złożyć najpierw do zaprzęgu, podczepić i tak dalej, to są osobne rozkazy. Tak jak na przykład i zmiana szyku. Bo możemy na przykład, gdyby nie doszło do szarży, bo byś był dalej, to bym podszedł do płotu i na przykład wydał rozkaz tworzyć linię na płocie, żeby strzelać się przez ten płot. No ale nie było nam dane dzisiaj tego spróbować, dzisiaj będziemy walczyć wręcz. Okej. Okay. I mam jeszcze prawą flankę, to tutaj zrobimy taki może fortel mały, zastosujemy, może się uda, może się nie uda. Chciałbym, żeby kawaleria wjechała na lewe skrzydło jednak. Okej. Okay. 9, niestety mieli inne plany, tutaj lekka kawaleria lubi czasem zabalować, także nie wykonali rozkazu. Mój dowódca także utknął w tym momencie. Ach, no tak, on nie może się przemieścić. Niestety i przechodzimy do walki wręcz. Dobra, przechodzimy do omówienia walki wręcz. Mamy dwie kolumny bojowe francuskie, które zaszarżowały linię Anglików. Bazowo tutaj wszystkie jednostki, które się ze sobą spotkały, mają statystykę walki wręcz 6. Okay. Co znaczy, że będziemy używać 6 kości. Najpierw będziemy grać, walka rozgrywa się jako tako równocześnie, także tylko na potrzeby takie mechaniki, pierwszy rzuca atakujący, później rzuca broniący. Okay. Mam 6. Najpierw zaatakuję tą świeżą, że tak powiem, kolumną, która nie oberwała z ognia. Bazowo na 4+ trafiam. Ale szarżująca kolumna ma plus 1, czyli bym trafiał na trójce. I no i tak zostanie, bo mamy tutaj, przez płot walczymy, czyli będziemy mieli bonus do save'ów później przez płot. Okay. Ale najpierw zaatakujemy. Na 3+ mam trafienie. 6, które w walce wręcz nie są żadnym deserterem, są zwykłym trafieniem, czyli mam 4 trafienia. Dobrze. Czyli bierzesz 4 kości i 4 się bronisz. Jako, że normalnie byś się bronił na 4+, ale korzystasz z ochrony, czyli na 3+. Na 3+. I jedno jedna rana, czyli jeden czerwony znacznik sobie tutaj na nasze potrzeby położymy. Teraz atakuje druga kolumna. Druga kolumna ma status disorder, o którym wcześniej mówiliśmy, który daje mi modyfikator minus 1 do trafienia, czyli... A rana też ci coś daje? Nie, rana póki nie uzbieramy maksymalnej wytrzymałości, czyli 3 w tym wypadku i osiągamy wtedy status shaken, czyli wtedy mamy minusy też i wtedy też na potrzeby ogólnie porażki, jeśli ponad połowa jednostek będzie miała status shaken bądź będzie złamana i całkowicie odpadnie z gry, to wtedy można powiedzieć przegrywasz. Okej. Okay. A gdybyśmy grali na większą liczbę brygad, no to ta jedna brygada idzie w rozsypkę i się wycofuje i zostajemy z tym, co przetrwało. No dobra, czyli tak, 4+ bazowo, 5+ za disorder i plus bonus za szarże, czyli 4 bodajże. No widać, że oberwali, bo tylko 2 trafienia. I tak samo, 2 trafienia na 3+ wybraniasz, czyli dokładamy kolejną ranę. Okay. I teraz tak. Walczysz przeciwko dwóm oddziałom, masz 6 kostek. Musisz je podzielić maksymalnie porówno.
W tym wypadku przy walce z frontu, bo gdybyśmy byli na flance, proporcje byłyby inne. Jasne. By tam było 4 do 2 na przykład w kostkach. Okej. Okay. Czyli tu możesz tutaj dzielić po 3, no to którą najpierw? Ponieważ mówiliśmy o tym, że gdybym miał 3 rany, to to ma wpływ, ale ponieważ... Ale nie w czasie tej walki. Ale nie w czasie tej walki. Tak, to się dzieje równocześnie, także tutaj jakby... Czyli 3 kostkami atakuje ten oddział. Tak. Bazowo 4 plus. I tyle. U mnie. O! O! 3 pudła. No to fantastycznie. I w takim razie tutaj. Jedno trafienie. I teraz tak. 4 plus bazowo. Płocik. Płocik podnosi, disorder znosi. Także 4 plus. Niewybroniona rana. To jest ta rana. Bo tutaj na chwilę obecną ma też znaczenie moment przydzielania rany na potrzeby wyniku bitwy. Dobrze. Ok, skończyliśmy wszystkie rzuty. Teraz tak, jak ustalamy, kto wygrał starcie? Porównujemy liczbę ran, które wbiliśmy w tej rundzie walki, czyli jest 2 do 1 w ranach. Mhm. I szarżujący ma plus 1 do tego wyniku. Mhm. Jeśli to jest któraś runda walki, to zwycięzca poprzedniej rundy ma plus 1. Mhm. No i tam w przypadku na przykład czworobok, który walczy jakimś cudem z kawalerią, ma plus 3 na dzień dobry na przykład. Wow. Ciężka jazda też ma tego typu bonusy, albo na przykład szarża flanki kawalerią i tak dalej, to się zbiera. Czyli tu mamy 2 na 1, ale ty byłeś szarżujący, jest 3-1. Tak, 3-1. Znaczy, no tak, 3-1 jest dla mnie, czyli przegrałeś tą rundę, czyli teraz mamy taką tabelę złamania, break test. Okay. Czyli to są po prostu, to są dwie kości. Mhm. Im więcej wyrzucimy, tym lepiej. I teraz tak, gdybym wbił ponad twoją wytrzymałość, to każda taka strata ponad tą maksymalną wytrzymałość to jest minus 1 do tego rzutu. Okay. Jeśli byś był disorder, również. Kolejny minus 1. I jeszcze tam przy strzelaniu, gdyby artyleria wbiła mi obrażenia w tej turze i tak dalej, to też... Łatwiej złamać taki oddział, ale w walce wręcz te dwie rzeczy nas interesują. Czyli rzucasz dwiema kośćmi i masz 7, czyli to jest hold, wynik jest generalnie dla piechoty, to jest hold ground. Czyli stoimy tak jak jesteśmy. Okej, okay, utrzymałem się. Tak. A jakie są potencjalnie inne wyniki? Inne wyniki, no, znaczy to jest najlepszy wynik dla przegranego. Okej. Okay. Inne wyniki to jest albo wycofanie się, albo pójście w rozsypkę. Ach, aż tak, dobra. Okej, okay, no to dobrze, to się cieszę. Teraz tak. I co tutaj jeszcze, ostatnia rzecz jaką mamy. Dopóki jestem związany walką wręcz, status disorder ze mną zostanie. Normalnie na koniec kolejnej tury on schodzi, bo disorder nie wolno wydawać rozkazów. Wtedy ta jednostka musi najpierw siebie posprzątać, żeby mogła przyjmować rozkazy z zewnątrz. Rozumiem. Także jest to bardzo bolesne, na przykład gdyby kawaleria gdzieś na skrzydle dostała taki disorder, nawet bez obrażeń, ale disorder i stoi, marnuje turę. Są elitarne jednostki, które mogą same z siebie się tego pozbyć, ale generalnie zwykłe jednostki mają z tym bardzo duży problem, muszą po prostu odczekać turę. Okej, okay. Czyli tura Anglików. Tura Anglików, dobrze. Ja zatem będę chciał obrócić moją artylerię, ponieważ widzę nadciągającą konnicę, więc będę rzucał kostkami. Idealnie w miejscu, o te 90 stopni się obracają w miejscu. Proszę bardzo. Mają teraz piękną linię strzału. Jesteśmy ustawieni, ale to nie wszystko, bo tymi dżentelmenami będę chciał, nie wiem czy to jest... Znaczy no, mów jak chcesz, a będziemy omawiać to, czy wolno to zrobić. Chcę, aby się obrócili i podeszli do... Na zasięg strzału. Oczywiście, to no jest to bardzo ciężko wykonalne, no bo zwróć uwagę, że przede wszystkim dowódca, czyli środek tego oddziału musi widzieć tą kawalerię, musi mieć do niej 9 cali. Musi mieć do niej 9 cali? Dowódca. Od zasięgi mierzymy od dowódcy. Tak. Do najbliższego elementu wroga. W momencie strzelania, jak najbardziej. Znaczy, żeby w ogóle wydać rozkaz. Nie, no czyli. Co jest? Jakieś włosy tu są. Zabiły mój laser. No, możemy spróbować. No, myślę, że najpierw trzeba wydać rozkaz, żeby zobaczyć w ogóle, w jaki sposób go chłopaki zrealizują. Bo może stwierdzą, że mają coś lepszego. Dobra, sprawdźmy zatem.
7. Czyli mamy 12 cali manewru. 12 cali manewru. To nie jest źle. To tutaj coś mi umknęło. Jeśli w 6 calach jest przeciwnik, to mamy minus 1 do ratingu. To już jest gorzej, bo ja miałem... Ale dobra, nie powiedziałem tego przed ruchem, to róbmy tak, żeby było z duchem gry wszystko, żeby to ale było... druga kwestia jest taka, że jeszcze tu jest powyżej 6 cali. No dobra, czyli 1-1 w błędach, to masz jeden ruch. Dobra, dziękuję. No to jest maksymalnie 6 cali jestem w stanie tym dżentelmenem się przesunąć i tym dżentelmenem również maksymalnie jestem w stanie się... Jak podaje w podręczniku autor, to jest gra przede wszystkim dla dżentelmenów. I należy interpretować sytuację na korzyść przeciwnika. Co za tym idzie, jest ciekawie. Mamy 9 cali? Mamy, niestety mamy. Mamy 9 cali. Dziękuję. Jest pan bardzo szczodry. Dobrze, okej, to się udało wykonać. I teraz mamy, może tak ci tutaj mały dylemat od razu wskażę. Dobrze. Albo ryzykujemy i Hanowerczycy się ruszają, albo od razu za darmo dowódca próbuje tutaj, gdzie, że tak powiem, jest akcja. Ale ruch dowódcy jest ostatnim ruchem, więc tak, jeżeli go wykonam, to dlatego nie mówię, że tu mamy ryzyko, że albo dowódca znowu zostanie w szczerym polu. No bo nie. Tu można powiedzieć, jest taki status quo, tak? Tutaj moja kawaleria nic im nie może zrobić. To nic. Tutaj jakby, mamy ten, no co to za... No to... Tu mamy tą, jestem cały, nie ma stołu, żebym mógł być na, bezkarnie wjechać tam od razu w strefę boczną. Potrzebuję dwóch tur, żeby tam, że tak powiem, się znaleźć. Ale ja zaryzykuję. Bardzo dobrze. I znowuż będę chciał przemieścić się, tym razem nawet poszaleję i będę chciał się jeszcze bliżej przemieścić. Żeby wejść w zasięg ognia. Tak. Jak najbardziej. To jest bardzo daleko, musiałbym świetnie rzucić. Bardzo widowiskowa koncepcja. Tak. Będziemy mogli pokazać w następnej turze, co się dzieje, gdy armia się rozłazi. Jestem nadal poza zasięgiem, także tak. On jest na 7 dla tych panów. Znaczy ja bym, jeśli, żeby sprecyzować rozkaz... Tak, na... do linii drogi chciałbym podejść. Ja bym mimo wszystko starał się wejść po prostu w zasięg, bo gdy wejdziesz w linię drogi, to zważ, że będziesz miał kolejny minus 1 za bliskość wroga w następnej turze. Okej. To najlepiej, a w 9 cali mamy zasięg. Dobrze. Okay. Czyli wchodzimy na ten maksymalny zasięg ognia po prostu. Dobrze. Mamy 6 minus 1, tak? Czyli 7, czyli mamy 12 cali, żeby zrealizować swoje marzenie. 12 cali. No. Możemy, jako że możemy mierzyć, to taką pomoc możemy zrobić, że zaznaczymy sobie te 9 cali mniej więcej, gdzie jest zasięg ognia dla piechoty. Okej, 12 cali. Od dowódcy do celu. Od dowódcy, od środka. Tak, czyli środek, bo tutaj nie mamy wyrazistych figurek dowódców. Jest 9,5 cali cała w tym momencie. Więc... Czyli następnym razem. W sensie no podchodzą, bo oni muszą już iść. Nieważne, że nie mają zasięgu, oni muszą, dostali rozkaz i wyruszają. Znaczy mogą wykonać 12 cali, a tutaj to jest 9,5 dotąd. Aha, okej, okay, to ja... Dobra. Także spokojnie wykonali. Oczywiście, czyli wykonali rozkaz perfekcyjnie. Wykonali rozkaz perfekcyjnie. Okej. Okay. No i pozostaje nam dowódca. Pozostaje nam dowódca. Dowódca mówi, że może się przerzucić o 18 cali. Ruszamy nim tutaj, tak żeby po prostu był między tymi jednostkami. Zatem przechodzimy do strzelania. No to może zacznijmy tu. Tak, to będzie najmniej istotne strzelanie. Trzy kostki. Trzy kości. Standardowo na 4+. Tak, no tutaj Hanowerczycy nie mają tej perfekcyjnej linii do strzelania, czyli 4+. Żywopłot? Żywopłot minus 1, czyli na piątkach. Okej. Okay. Na piąteczkach. Nic. Mamy nic. Strzeli. Czyli dużo dymu, dużo huku, mało efektu, czyli standard w tych czasach. Dobrze. No dobrze, to może... Znaczy tutaj, jeśli wejdę w słowo... Tak? Bardziej korzystnie jest najpierw strzelić chyba piechotą, bo artyleria łatwiej może później złamać już taką zmęczoną jednostkę. No dobrze. Trzy kostki. Trzy kostki i to jest ich pierwsza salwa, czyli będziesz miał reroll wszystkich. Reroll, dobrze. I 4+. 4+. Niezmodyfikowane, czyli jeden reroll. Cyk. Trzy trafienia. Co ty na to? No ja na to, jak na lato. Rzucam. Standardowo tutaj bez
testowania się w statystyki, mam na 4+. Dawaj. Morale wybronione każdej straty. 2 wybronione. Zaznaczamy jedną ranę, no... Małymi krokami do celu. Dobrze. Artyleria. Artyleria, zmierzmy zasięg. Zasięg artylerii, jako że artyleria nie ma narzuconych podstawek, liczymy od lufy. Od wylotu lufy. Od lufy... Do najbliższego miejsca. Do najbliższej 14. 14... bazowo, maksymalny masz 24, czyli niestety nadal jesteś w tym dalekim zasięgu. Okay. Od 12 jest ten średni zasięg, który już robi różnicę. Czyli jedna kostka. Jedna kostka na piątce. Jedna kostka na piątce, no dobrze, no dobrze. Niech i tak będzie. 6! Czyli tak, bez względu co się stanie mamy disorder, czyli ta jednostka w następnej turze tylko i wyłącznie pozbędzie się tego znacznika, bądź będzie go utrzymywać pod ostrzałem. Nowy. Świetnie. I teraz się bronimy. Normalnie bronię się na 4, ale ogień artyleryjski jest nieprzyjemny, także na 5 się bronię. Dobrze. 5. Aj! Czyli to są jednak porządna jednostka weteranów. Jakoś się trzyma. Dobra. No to dobrze. To teraz faza walki. Postrzeliśmy, to teraz się pomordujemy tak. Blisko. Teraz przechodzimy do walki wręcz. Teraz w tej rundzie jesteś atakujący. Masz te swoje 6 kości, które musisz podzielić porówno. No dobrze. Powtórka z rozgrywki. Zaatakujemy tutaj na początku. 4+, czy coś znaczy, tutaj coś zmienia? Będziemy po prostu na tym płocie. Płot uznamy, że jest do trafienia modyfikatorem, żeby było... Dobrze. Czyli na 5+. Na 5+. Tak. Oboje, chociaż... No, oboje, obydwie strony korzystają z osłony, więc to będzie uczciwe. 2 trafienia. 2 trafienia. Na 4+ się bronię. Jedno wybronione, jedno nie, czyli mamy, będę kładł na razie tak, dalej, tak, żebyśmy wiem. Widzieli do wyniku bitwy. I teraz tutaj, tak samo, na 5+. Tak. 0 trafień. Teraz przechodzi tura na mnie. No tutaj będzie teraz, mam nadzieję, że już będzie. Zobaczmy, zobaczmy. 6 kostek, tak samo na 5+, bo już nie mamy impetu po szarży. Kolumna już straciła swoją własność, właściwość, bo się wymieszali, także 5+. 2 piąteczki, proszę bardzo, czyli bronisz na 4. Jedno niewybronione. I osiągnąłem. Teraz... Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Okej, okay, dobrze. Jeszcze dobrze, nie. Dobrze. Po starciu będziemy wszystko dodawać, odejmować i tak dalej. No i teraz tutaj druga kolumna, która jest disorder, no. Czyli na 6 trafia. Okej. Okay. Bo mieliśmy normalnie na 5 przez tak. Płotek. Tutaj mamy minus 1 kolejny za disorder. Mamy 6 jedną, czyli na 4 się bronisz. Teraz może być to moment już taki nieprzyjemny. Jest! Wybroniona, czyli mamy tak, 1-1, no i plus 1 za zwycięstwo w poprzedniej rundzie. Czyli 2-1. Czyli znowu testujesz złamanie. W tym momencie już testujesz jako shaken, czyli masz minus 1 do rzutu. Do rzutu, dobrze. Mój rzut jest 6, czyli 5. Minus 1, czyli 5. I teraz tak, tabela no tutaj nie będzie zbyt przyjemna, ale jeszcze nie jest w sumie tragicznie. No dobrze. Przegrany musi się wycofać o jeden pełny ruch od jednostek atakujących, czyli w prostej linii 6 cali. 6 cali się wycofuje. Mhm. Okej. Okay. No i teraz tutaj generalnie piechota nic nie dalej nie może z tym zrobić, ale gdybyś się wycofał przed kawalerią, kawaleria mogłaby wykonać sweeping advance, mhm. Czyli kontynuować natarcie. I to już by. I tutaj nie ma możliwości wtedy oddania salwy obronnej, nic. Wszystko się dzieje szybko, w dużym bałaganie. O. I tak. Teraz tak pod kątem kolejnej tury mamy sytuację, w której potencjalnie moglibyśmy zakończyć grę. Ponieważ generała jako tako na cel nie możemy wziąć. Mhm. Ale jeśli są takie sytuacje między innymi, żeby generał. W cudzysłowie odpadł z gry. Albo jest podłączony do jednostki, żeby ją tam, na przykład będzie mógł generał ją postarać się podnieść morale i zdjąć trochę obrażeń. Mhm. Wtedy taka jednostka złapana w szarży i rozbita powoduje, że generał gdzieś tam też w tym całym odwrocie wszystkim został zabrany ze sobą albo poległ. Albo jeśli wykonałbym szarżę przez model generała, to okay. Wtedy też można powiedzieć, no gdzieś tam dostał się do niewoli, albo go stratowali, no nieważne, nie ma generała po prostu. Ale
No to dojdziemy jeszcze do tego momentu. Teraz tak, czyli teraz faza przechodzi na mnie. Tak jest. Mhm. Czyli faza rozkazów. No nie jest za dobrze, bo tak, tu mamy disorder, czyli te dwie jednostki nie wykonują rozkazów. Mogą strzelić. Na minusach oczywiście, więc to... Ale mogą się pozbyć disorder w tym momencie. Disorder jakby na koniec fazy rozkazów schodzi. Okay. Nie, na koniec tury, przepraszam, bo jeszcze w fazie walki, gdybyśmy byli, to też bym... Okay. Nie, bo nie mam. Dobra, czyli tak. Nie będziemy tutaj biegać po dowódcy, bo to by było nieeleganckie. Tylko pokażemy teraz manewrowanie jednostką. Będę miał taki pomysł, że wydaję tej tutaj zdrowej, w cudzysłowie kolumnie, rozkaz, że mają podejść na bliski zasięg, czyli na 3 cale do tej linii i rozwinąć szyb linii. Okej. Okay. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jak spalę rozkaz, to tylko fikcyjnie powiem, co się wydarzyło, co by było, gdyby. Mamy... jaki mamy tutaj zasięg? Jesteśmy akurat na 12 calach, czyli tak czy siak mamy minus 1 plus 2 za kolumnę bojową. Czyli rating 9. Okej. Okay. 11, no niestety. No przyjmijmy tutaj w kwestii intra, że jednak udaje się to tobie zrobić, bo to jest ciekawy manewr. Znaczy powiem tak, przy spalonym rozkazie kolumny bojowej jest coś takiego, że kolumna bojowa, nawet jak spali rozkaz, musi się ruszyć jeden ruch. Nieważne, czy to jest dla tej sytuacji dobre, czy nie, no to jest złe. Także muszę się ruszyć 6 cali. Tutaj mamy płot, ale nie będziemy się bawić w tereny. Przyjmijmy, że rzuciłeś. Nie, to będzie bardzo fajne, bo i tak będę strzelał. Okej. Okay. A oberwę mocniej. Dobrze, to zgadzam się. O, tu mamy. Kolumna pokonała płot. Normalnie zasady są oczywiście do terenów, że pokonywanie przeszkód, teren trudny, bardzo trudny i tak dalej. Tutaj nie będziemy już w to wchodzić, żeby nie psuć rozrywki. No ja spaliłem rozkaz, tak, tutaj obrażenia. Spaliłem rozkaz, czyli generał został w polu. Ho, ho. I nikt inny tutaj nic nie zrobi. Czyli to w tym momencie to ja jestem trochę na wykroku złapany. Także przechodzimy do strzelania. No tutaj jestem w 3 calach, mimo że nie poszło tak jak chciałem, bo będę strzelał wartość 1, czyli z jednej kostki. Czyli strzelam. Normalnie by było 4 plus, za bliski zasięg jest plus 1, czyli na 3 plus trafiam. Okej. Okay. O, 1, czyli pudło. Teraz tak. Tu moja druga jednostka za płotem ma 9 cali, czyli strzelam na 4 plus, ale mam disorder, czyli minus 1 na piąteczce. Ojej, przełamałem barierę, ale nieskutecznie 3, czyli pudło. Moja tura się kończy. Tyle. I teraz disorder schodzi. 1. Disorder schodzi. Drugi. No dobrze, moja tura. Ja powiem szczerze, że... mała przerwa. Jeśli jednostka to jest, ma status shaken, nie może szarżować. Nie może szarżować. Nie może szarżować. Mamy takie możliwości rozkazu. Dowódca, jeśli jest w 12 calach, jest. Może wydać rozkaz rally order. Z tym, że minus jest taki, że to jest ostatni rozkaz w turze. Okay. Rally order, czyli dołącza się do tej jednostki i testuje swój rating. Jeśli zda, to ściąga jedną ranę. Okay. Nigdy nie można wyzerować ran. Jedna już zawsze z nami zostaje. Czy po rally również będzie można oddać strzał w razie czego? Tak, strzał, tak. Mamy rally order i mamy ze specjalnych rozkazów, jak już przy nich jesteśmy, bo liczyłem, że jednak pan generał się ruszy, jest rozkaz follow me. Czyli tak samo, jeśli jestem w 12 calach, wchodzę do danego oddziału, który nie wykonywał rozkazów i jest rozkaz follow me i w tym momencie testuję, jeśli go zdam, nieważne jak go zdam, mam 3 ruchy, które mogę wykonać, można powiedzieć, na ręcznym sterowaniu, czyli wtedy nie muszę określać, co mieli zrobić, tylko generał ich sam prowadzi, czyli na przykład jeśli będę chciał, to tam nie, najpierw tu na flankę coś tam. Jasne. Bardziej precyzyjne sterowanie wtedy, powiedzmy. Powiem tak, tu jestem zadowolony. Tak. Pozwolę sobie strzelić. Tu jestem zadowolony, mogę sobie strzelić. Myślałem o morze z wykonaniu ruchu armatą i strzelaniu nad oddziałami, ale chyba bardziej by mi zależało na wykonaniu tego rally, a to będzie ostatni jednak. Boję się, że spalę na armacie. No to jest to raczej, tutaj jest o tyle fajnie, że jeśli spalisz na artylerii, to i tak strzelasz. To i tak strzelam, tak. A artyleria, no tu mamy bliski, jesteśmy w średnim zasięgu. Mówisz, że zaryzykowałeś. Strzelamy do kolumny, to mamy 2 kości.
I mamy trafienie na 4 plus. Ale mnie tutaj zachęcasz. Dobra, będę chciał w takim razie wydać rozkaz. Jestem powyżej, czyli muszę 7 lub mniej wyrzucić. I zobaczmy, czy to się uda. Nie, nie udało się i przez no, ciebie wszystko. Nie, tak nic nie używamy przecież. Ale no, przynajmniej poćwiczymy strzelanie ze statusem Shaken i tak dalej. Jak najbardziej. No dobrze, w takim razie mój, nie mogę wykonać tak. Już żadnego rozkazu i będziemy strzelać. Kurczę. Jeszcze jeden specjalny, że tak powiem, wyjątek. Jeśli jesteśmy poniżej jednego ruchu, dowódcy na początku tury mogą wykonać automatyczny rozkaz, czyli na przykład mogą się odsunąć, mogą, jeśli by byli zdrowi, w sensie nie shaken, mogliby zaszarżować i to jest jakby taka inicjatywa dowódcy tylko tego oddziału. Regimentu i on operuje w tym momencie jakby tak, no, poza. Impulsywnie, że jest to wszystko tak blisko się dzieje, że jakby nie ma czasu na czekanie, ale i tak nie mogliśmy tu nic zrobić, więc nic nie zepsuliśmy. Dobrze. Hanowerczycy. Trzy kosteczki. Trzy kości. Cztery plus. Na piąteczkach. Na piąteczkach byłem. Jak najbardziej. Nic. Zero, no. Świetnie strzelają chłopaki. Ale jest bardzo dobrze odwzorowana ta gra, że widać różnicę między angielską i hanowerską. Tutaj strzelamy. Trzy. Żadnej szóstki, żeby nie było, bo tutaj wszystko psuje. Jedno trafienie na czwóreczkach. O ja! Czyli wraca kawaleria do gry. A nie, jeszcze artyleria. Jedna kostka. Jedna kostka na piątce. Na piątce. Piąteczka, mam trafienie. Ja na piątce się bronię. Nie bronisz się. No nie bronię się, zbiera im się tutaj. Zbiera im się, ale cały czas nie jest źle dla nich. Dobra. No dobrze, no i ostatni oddział. Będę chciał oddać strzał do tej jednostki, tylko że jestem shaken. Tak, czyli tak. 4 plus bazowo. Minus 1 za shaken, czyli 5 plus, ale że jesteśmy w trzech salach, to plus 1. Czyli nadal na 4. Trzy strzały. Let it be. Jedno trafienie, tak. I teraz tak, ja jestem w kolumnie bojowej. Kolumna, jako że to jest taka zbita kupa ludzi, która naciera bez przerwy, no to że ktoś tam padnie od tego ognia muszkietu, nie robi aż takiego wrażenia, bo idą kolejni. Czyli mam plus 1 do obrony przed takim strzałem. Okay. Czyli normalnie bym się bronił na 4. Plus 1, czyli na 3. Ale bliski zasięg, czyli znowu zerujemy i jest 4. Wybroniłem się. Ale to niedobrze ci wróży teraz. Dobra. Morale w francuskiej armii było zazwyczaj wysokie. Okay. No dobrze. Czyli teraz dochodzimy, mam nadzieję, do jakichś takich ostatecznych starć. Czyli co pierwsze, właśnie to, o czym przypomniałem w ostatniej turze, czyli atak, będzie inicjatywa tutaj dowódcy wykazana, czyli szarżuje, no, czyli od razu wykonujesz ostrzał ochronny, na 4 plus, 2 trafienia, ja na 4 plus to bronię. Jedno wybronione, drugie nie, czyli już mam tak. I się dostawiają. Mm-hmm. Dobra, to by był pierwszy ruch. Teraz tak. No, no muszę zaryzykować i będzie kolumna nacierała druga także. Dobrze, śmiało. Czyli mamy tutaj, tak jak poprzednio, minus 1 do ratingu, czyli na 9, rating 9 w tym. Tak, bo oni dają plus 2. 8, czyli mam dwa ruchy, czyli też bez plusu. Tak, i nie ma tu już ognia obronnego. Czyli dopadliśmy tych niedobrych Anglików, którzy nam uciekali zza płotu. Syk. I teraz tak. No jest to ryzyko właśnie, czy dowódcę w końcu podciągnąć na linię frontu, bo nie wie co się dzieje generalnie już, ale chyba już w tej sytuacji ten dowódca może nie być mi tak szybko potrzebny. Także tą. Albo nie, ten wabik niech tam zostanie. Tutaj kawaleria. Kawaleria stara się tutaj gdzieś osiągnąć linię tych ogrodzeń. Dobrze. Rating 8, 10. Dziękuję. Nie byli zainteresowani kawalerzyści takim manewrem. Strzelania nie mamy. Przechodzimy do walki wręcz szybciutko. Oba mam w takim samym stanie bataliony, także zaczniemy. 6 kostek. Od lewej strony, 6 kosteczek, w szarży na 3 plus trafiam, 6 trafień, wow, jako shaken na 5 plus się broni. Czyli
Czyli dwa wybronione, tak? Cztery trafienia, no. Tak, czyli na razie z boku położymy tutaj cztery trafienia, bo to będzie już bardzo istotne trafienia. I teraz druga kolumna atakuje. Tak samo na 3 plus, 5 trafień i na 5 plus się bronisz. No tu trochę lepiej, ale nadal 3, tak? Tak. No czyli tutaj jest praktycznie nie do wybronienia sytuacja. No bo masz, maksymalnie możesz mi zadać 6 trafień, ale no rzucaj, bo może ktoś się złamie z moich jednostek też. No dobrze, czyli dzielę znowu. Mhm. Na szóstkach trafiam. Nie, na piątkach. Na piątkach? Na piątkach. Bo jestem shaken tylko plus 1, tak? Tak. Dobra. To się nie kumuluje dalej w tę stronę. Okej. Okay. Zero trafień. I tutaj? Tak. Zero trafień. Czyli mamy... Wynik walki jest 8-0, tak? Tak. Plus ten, czyli break test na modyfikatorze minus 1, minus 7, minus 8. Czyli tak naprawdę... Nawet na 12 będzie w rozsypkę pójdzie twoja jednostka. Czyli cokolwiek zrobię, cokolwiek wyrzucę. W tym momencie już masz na górze. Rozsypkę to znaczy, że oddział fizyczny ściągamy. Ze stołu, tak. No nie jest tak czy siak to nadal idealna sytuacja jeszcze, bo jeszcze. Jeśli artyleria się odwróci, no to. To ja też stracę całą piechotę. Okej. Okay. No to zapraszam do fazy rozkazów. No dobrze, co mi pozostaje? Będę chciał obracać artylerię. No to już... I to jest... Aż się prosi. Aż się prosi. Tym razem już nie mam wyjścia. Jesteście za blisko. A więc biorąc pod uwagę odległość, muszę poniżej 7 rzucić. Mamy jest to. 6. Jest sukces. Obracamy o 90 stopni. Jesteśmy gotowi, żeby oddać strzał. Myślę, że pozostałych jednostek... Znaczy jedną rzecz tak typowo, może nie będzie to realistyczne zagranie, tak. Ale bym zaproponował, żeby było bardziej spektakularnie, wydać rozkaz linii, żeby weszła na krótki zasięg ognia. Okej. Okay. Bo w tym momencie praktycznie na 99% złamiesz mi tą jednostkę. Tu jeśli pójdzie dobrze, stracę połowę armii i w tym momencie podamy sobie ręce. Spróbujmy zatem tak to zrobić. 6, a tutaj... Normalnie 8 mogłem. Czyli mamy 18 cali swobodnie. I do 3 cali wówczas? Tak, tak, tak. Na te, żeby te 3 cale były między dowódcą, a taka egzekucja tutaj mała będzie. No jeszcze zobaczymy z moimi rzutami to. O, różnie bywa. Jeden musi wejść. Okej. Okay. Ewentualnie może podejdźmy tu już teraz też tak, idźmy w bank. Niech ci Wanowerczycy z bliska strzelają. No zobaczymy, czy w ogóle będziemy w stanie, bo oni, zobacz, gdzie oni są. jeszcze tutaj twój generał, który normalnie byłby już dawno w niewoli, ale... 27 cali mamy tutaj. Czyli za każde 6 powyżej 6 mamy minus 1, czyli 12, 18, 24, czyli minus 4, czyli na ratingu 4 się rusza. Na ratingu 4. No nie, ale nie. Mają zasięg, więc jest dobrze. No i dobra, to będziemy sobie strzelać. Tak. To strzelmy tymi, tak. mieć to z głowy, 3 na piątkach, tak jak dotychczas. Patrz! Dwa trafienia, no. Bohaterowie ostatniej akcji. Na czwóreczkach się bronię, dwie szósteczki, Jesus. Także tutaj... Jesus. No, no i teraz przejdźmy do ciekawszych rzeczy, może drugą kawalerię, czyli tu mamy bliski tutaj. Ogień, czyli na egzekucja. Trójeczkach, na trzy kosteczki. Trzy kostki na trójeczkach, come on! Dwa trafienia, no i ja się tutaj bronię na piątkach, ponieważ jest to prosto w twarz. Jedno. Jedno wybronione, jedno nie. I będziemy testować tutaj złamanie kawalerii. W bliskim ogniu dostali maksymalną, normalnie powinno przekroczyć tą bazową staminę, jeśli dane strzelanie ma sprowadzać break test. No ale że to był strzał prosto w twarz, to testujemy się tu i teraz. Bez żadnych... minus 1 za shaken, czyli im więcej tym lepiej. 5. Kawaleria. Musi się wycofać jedno pole. Jeden ruch, czyli tak naprawdę no, zbiegli z pola bitwy, tak? Tracimy tą kawalerię. Okej, okay, czyli tej... Już nie ma. Sąka uratowana i teraz brawo. Gwóźdź programu. Artyleria, bliska. Okay. No tutaj jest średni zasięg, czyli dwie kosteczki.
I plus jeden za to, że w taką ładną kolumnę, czyli na trójeczkach strzelają. Ojej, ojej. No dobrze. No to strzelamy. Jest jedno trafienie i teraz tak, kolumna bardzo dobrze znosi ogień muszkietów, bardzo źle znosi ogień artyleryjski, ponieważ przez tą ładną zbitą kolumnę ta kula tak ładnie może przebijać się i przebijać przez kolejne szeregi, także bronię się piątce jedną kością. Nie obroniłem się, mamy shaken i do tego shaken, który uzyskaliśmy ze strzału artyleryjskiego, break test. Mamy 5, czyli muszę się wycofać, jeden pełny ruch i przy okazji tracę tutaj jakby zdolność bojową na tej jednostce, także połowa mojej armii jest zniszczona i na takie najbardziej podstawowe zasady w tym momencie można powiedzieć, że możemy kończyć bitwę. Gratuluję, po raz kolejny Dziękuję. Udało się Brytyjczykom ustać. Dzięki bardzo. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Tak wyglądała gra Black Powder. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo dziękujemy jeszcze raz Michale. Mimo, że przegrałem, również dziękuję. Tak, tak. Chociaż nie spodziewałem się. Były takie momenty, że... Historia lubi się powtarzać. No, tak to się składa. Moi drodzy, to był aż ostatni filmik przed wakacjami, także będziemy mieć teraz przerwę. Wy też będziecie mieć przerwę od nowych filmików od nas, ale wrócimy już we wrześniu. Także życzymy wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!